Jest to pracownia, która od razu wpadła mi w oko i mimo bardzo niedużych rozmiarów, bo raftem ma ona 15 metrów, jest kompaktowa, dzieje się na tej małej przestrzeni wszystko, łącznie z wytwarzaniem, pakowaniem, wysyłaniem, przyjmowaniem klientów, także jest to taka mała, bardzo skoncentrowana i bardzo żywa przestrzeń. Mosko, nazwa jest bardzo prosta do rozwikłania tak naprawdę, jest to skrót mojego imienia i nazwiska. Często nie wiedzieć, czemu skojarzony z Moskwą na przykład. Zawsze bardzo mnie bawi, może to przez te złota wytworne. Wszystkie przedmioty, które wytwarzam, to są niepowtarzalne wzory całkowicie. Nigdy nie wiem do końca, co tak naprawdę w piecu jest, czy wyszło, czy nie wyszło, dużo eksperymentuję. Kształty naczyń staram się, żeby zawsze były bardzo proste tak naprawdę, że to mają być naczynia, które są wygodne w codziennym użytkowaniu, nie mają być przegadane, może tam troszeczkę inna sprawa jest z wazonami rzeczywiście, bo to są już formy takie półrzeźbiarskie, trochę inaczej je traktuję. Całą mocą jest ta dekoracja i to, tym takim spoiwem jest kolor, tak, i to, że można rzeczywiście poszaleć w tym obrębie. A kształty pozyskuję w bardzo różny dziwny sposób. Są to często znajdy. Są to często rzeczy wyszperane na targach staroci, które służą mi za modele do zrobienia formy gipsowej, z której później robię odlewy. Wiąże się to nawet z grzebaniem w śmietnikach, bo tam też czają się cuda, nierzadko. Przedmioty są wykonane w porcelanie całkowicie. Każdy ten kolor, który widać na zewnątrz, za wyjątkiem złota oczywiście i platyny, to jest porcelana. To jest porcelana wyjściowo biała, która jest bardzo mocno zapigmentowana. Jest to koncentrat kolorów w porcelanie. Jest to tak naprawdę proces mieszania się kolorowych mas. Złocenia są nakładane później. Ono powstaje poprzez nakładanie pędzlem. Jest to taka zawiesina złota w olejach mineralnych. Trzeba wprawy, żeby rzeczywiście tą warstwę nałożyć równomiernie, bez prześwitów, nie za grubo. Akurat w przypadku złota nie działa zasada, że im grubiej, tym lepiej, tylko właśnie warstwa musi być cienka i bardzo równomierna, żeby ono miało ten połysk, żeby się nie przeświecało, żeby się nie przepalało na grubościach. No i żeby miało ten efekt tej świetlistości. Żadne szkliwo nie da takiego efektu, jak daje złoto. Ludzie zaczynają na nowo rozumieć w ogóle słowo rzemiosło. Ja osobiście bardzo duże nadzieje wiążę z tą tak zwaną nową falą rzemiosła i z tworami takimi jak na przykład NUF, nowe rzemiosło, którego jestem członkinią. Musimy przede wszystkim odczarować właśnie to hasło, tak? Rzemiosło nie jako coś zrobione w fabryce 1000 razy, tylko rzeczy limitowanej produkcji, tak? Robione całkowicie od podstaw przez jedną osobę.